Słowa Ewangelii według świętego Jana. Był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do niego nocą i powiedział mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego: Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Okres wielkanocny to czas, w którym Kościół podaje nam do lektury kolejne fragmenty Ewangelii według świętego Jana. Dziś rozpoczynamy systematyczne studium tej dobrej nowiny, a rozpoczynamy je od rozdziału trzeciego, w którym przysłuchujemy się rozmowie Jezusa z Nikodemem, żydowskim dostojnikiem. Jezus zaprasza Nikodema, a wraz z nim każdego z nas, do powtórnych narodzin. Pierwsze narodziny, te biologiczne, miały miejsce już jakiś czas temu. Drugie narodziny, ze swej natury, jak wyjaśnia Jezus, są duchowe. Rozpoczynają się przyjęciem wiary w Jezusa i Jego nauczania. A potwierdzeniem tych duchowych narodzin jest sakrament Chrztu Świętego. Wielu z nas chrzest przyjęło w wieku niemowlęcym, nie posiadając jeszcze zdolności do poznania prawdy i wyznania wiary w Chrystusa. Pytanie o nowe narodziny w naszym życiu pozostaje ciągle aktualne. Czy narodziłem się już na nowo? To znaczy, czy prawdziwie w głębi swojego jestestwa uwierzyłem w Jezusa? Czy Jemu podporządkowałem całe swoje życie bez zastrzeżeń i bez pozostawiania sobie jakichś furtek, wentyli bezpieczeństwa? Święty Paweł w swoim liście pisze o nowym człowieku zrodzonym z Ducha Świętego. Nazywa go człowiekiem duchowym. Warto powrócić do listów Pawłowych i zobaczyć, czy spełniam wszystkie zadane tam warunki bycia człowiekiem duchowym, czyli takim, który kieruje się wyłącznie natchnieniami Ducha Świętego.